Raport dotyczący bezpieczeństwa Polski na tle innych krajów europejskich pokazał, że sprawy idą w naszym kraju w dobrym kierunku pod tym względem. Awansowaliśmy o 4 pozycje, jesteśmy teraz na 4. miejscu, jeśli chodzi o wskaźnik bezpieczeństwa. To oznacza, że na 100 komputerów, które działają w naszych sieciach, zaatakowanych jest tylko albo aż 44,4 statystycznie komputera. No, trudno powiedzieć, czy to dobrze, czy źle, natomiast na pewno jest to lepiej niż rok temu, czy 2 lata temu. 44 komputery na 100 to dalej oznacza, że 44 użytkowników ze 100 padło ofiarami ataków. Także do takiego poziomu, który można by określić jako rzeczywiście pomijalny stopień skuteczności ataków, to jest nam bardzo daleko. I na pewno powinniśmy w związku z tym być czujni, starać się zachowywać rozważnie, stosować się do dobrych praktyk dotyczących bezpieczeństwa. Nie wydaje mi się, że byłaby to, że jest to rzecz, która powoduje jakiś straszny problem dla pracy biznesowej, natomiast na pewno pozwala uniknąć wielu przykrych zdarzeń. W ogóle urządzenia mobilne mogą i stanowią dosyć poważne zagrożenie dla danych firmowych z wielu względów. Po pierwsze, problematyczne jest wykorzystanie komputerów czy urządzeń do pracy biznesowej, szczególnie jeżeli nie kontrolujemy tego na urządzeniach pracowników. Problemów jest kilka. Po pierwsze, wyciek danych. Czy posiadanie danych na urządzeniu mobilnym jest potrzebne? No na pewno, bo jest łatwiej korzystać czy z poczty, dokumentów, przejrzeć coś w drodze, więc jest to pożądane dla firm. Z drugiej strony, bardzo łatwo jest dane, nawet nie w sposób celowy, ale gdzieś tam przez przypadek synchronizować z chmurą, wysłać w niewłaściwe miejsce, podzielić się nimi ze znajomym po to, żeby zasięgnąć opinii. Te dane zaczynają potem krążyć w sieci i jest to potencjalnie jakieś ryzyko dla firmy, która właścicielem tych danych jest. Z drugiej strony mówimy też o aplikacjach. No jeżeli użytkownik jest w stanie zainstalować aplikację z niepewnego źródła, nie możemy mieć pewności, czy ta aplikacja robi tylko to, co wygląda na to, że robi na ekranie. Natomiast oczywiście taka aplikacja, jeżeli została napisana przez cyberprzestępców, może robić jeszcze dodatkowo jakieś inne rzeczy, wysyłać właśnie jakieś zdjęcia, dokumenty, kontakty gdzieś do sieci, gdzieś do chmury, dzielić się tym z cyberprzestępcami, no i to oczywiście też stanowi zagrożenie. Nie powinniśmy usypiać czujności rzeczywiście do tego pełnego bezpieczeństwa, którego i tak nigdy nie osiągniemy, jest nam bardzo daleko, więc na pewno należy zachować czujność.